Za 40 lat Łukasz będzie 11 razy starszy niż jest dziś. Ile lat ma Łukasz? No dobrze, pytają nas, ile lat ma Łukasz, więc może niech x to będzie dzisiejszy wiek Łukasza. Czyli x to jest wiek Łukasza, nasza niewiadoma. I spróbujmy teraz zapisać to, co mamy dane w zadaniu, w postaci jakiegoś równania na x. Tak? I ten warunek, który mówię, że za 40 lat Łukasz będzie 11 razy starszy niż jest dziś. Czyli tak, z jednej strony za 40 lat, tak? Za 40 lat jaki będzie wiek Łukasza? No, skoro dziś ma x, to za 40 lat będzie miał x plus 40. To jest wiek Łukasza. Wiek Łukasza. A z drugiej strony w zadaniu jest powiedziane, że za 40 lat będzie 11 razy starszy niż jest dziś, czyli to x plus 40 to będzie 11 razy jego dzisiejszy wiek. W ten sposób otrzymaliśmy równanie na x. Może przepiszmy tutaj, czyli 11x równa się x plus 40. No dobrze, czyli tak, x mamy po jednej, po drugiej stronie. Chcemy, żeby rozwiązać takie równanie, no to dobrze jest mieć x po jednej stronie, a wyrazy stałe po drugiej, czyli co? Żeby mieć x tylko po, na przykład tylko po lewej stronie, no to musimy pozbyć się x z prawej strony. No jak się możemy pozbyć? No możemy od obu stron odjąć x. Prawda? Wolno nam od obu stron równania odejmować tę samą liczbę, więc niech to, tą liczbą będzie właśnie nasza niewiadoma x. Czyli od obu stron odejmujemy x i po jednej stronie zostanie nam 11x, mamy jedno zabieramy, to zostaje 10x. A po prawej stronie w ogóle nie ma x-ów, czyli 40. Wobec tego 10x jest równe 40, no nas interesuje 1x, czyli musimy podzielić obie strony tego równania przez 10. Prawda? Wtedy, jeżeli podzielimy obie strony tego równania przez 10, no to po lewej stronie zostaniemy z x, a po prawej 40 podzielone przez 10, czyli 4. Wobec tego obecny wiek Łukasza wynosi 4, czyli odpowiedź jest Łukasz ma 4 lata. No, Łukasz ma 4 lata. No i dobrze jest sprawdzić, czy rzeczywiście się nie pomyliliśmy gdzieś. Czyli skoro dzisiaj Łukasz ma 4, to za 40 lat będzie miał 44 lata. No to jest 4 plus 40. A z drugiej strony, skoro ma 4, czyli ma 11 razy 4, to rzeczywiście jest 44. Czyli będzie za 40 lat będzie 11 razy starszy niż jest dziś.